zainspirowało powstanie scenariusza filmu Miłość? Ten film powstał z takiej inspiracji, takich właściwie zdarzeń, które miały miejsce jakiś czas temu w Polsce, natomiast były później tylko i wyłącznie odbiciem do takiej pewnej mojej fantazji na temat relacji między głównymi bohaterami, czyli małżonkami. To jest film o tym, jak miłość determinuje wszelkie nasze zachowania, wszelkie nasze postawy, właściwie całe nasze życie. Powraca pan do pełnometrażowej fabuły, historią niezwykle intymną. Kim są bohaterowie tej opowieści? Opowiadam o parze 30-latków, Tomku i Marii. Grają tę parę Marcin Dorociński i Julia Kijowska. To bohaterowie, którzy wskakują, jak to nazywam, w klasę średnią, tak? Dorobili się tak zwanego kredytu na dom. Wreszcie po 10 latach mogą zdecydować się na dziecko i Maria zachodzi w ciążę. To jest para, która aspiruje do lepszego życia, natomiast przeszłość jakby ciąży na nich, tak? Ta przeszłość im bardzo przeszkadza. Co najbardziej zauroczyło panią w scenariuszu najnowszego filmu Sławomira Fabickiego? Ten scenariusz rzeczywiście wydawał mi się bardzo ciekawy, bo tak jest napisany jakby trochę między słowami, między zdarzeniami. Drzemało coś bardzo gorącego i taki jest opowiadany w bardzo rozpoznawalnych przez nas takich codziennych sytuacjach o dwójce ludzi. Rodzi im się dziecko, no to oni się tak mierzą z tą sytuacją, że im się rodzi to dziecko i to wszystko tonie w takich mało atrakcyjnych, pozornie scenach, obrazach, a pod spodem wydawała mi się jakaś strasznie po prostu dotykająca mnie też historia, gorąca bardzo o miłości. W tej historii tak naprawdę główną, najważniejszą osobą według mnie jest kobieta. A to bardzo ciekawe, bo mężczyźni odbierają, że głównym bohaterem jest mężczyzna, a kobiety, że główną bohaterką jest kobieta. Natomiast ja opowiadam faktycznie o relacji tych dwojga ludzi. Oni po prostu na siebie wzajemnie wpływają, wzajemnie się przyciągają i wzajemnie się odpychają. Tak? Oczywiście przez pewien czas filmu będziemy bardzo blisko kobiety, ale później jakby moja ostrość i takie spojrzenie dramaturgiczne przejdzie na bohatera, na mężczyznę. Mam trochę poczucie w tym spotkaniu ze Sławkiem i z Marcinem takiego raczej rozbierania się niż nakładania na siebie różnych nowych jakichś wcieleń, czy to właśnie charakteru, czy coś. Także trochę tak czuję, jakby tak mnie raczej dekonstruował Sławek niż konstruował, więc nie mam takiego pewnie przeżycia wcielenia się w rolę. No i tak się przykładam do takiej kobiety, no, która tak strasznie trwa przy mężczyźnie, która tak strasznie wie, że go kocha. I mimo tych różnych pęknięć i tej próbie, której poddane jest to uczucie. Historia dzieje się w małej miejscowości, jednak zdjęcia kręcą państwo w Warszawie. Dlaczego? Zdjęcia kręcimy w Warszawie z powodów czysto ekonomicznych, to znaczy w Warszawie mamy więcej obiektów takich wnętrzowych, które możemy zaaranżować, nie tracąc poczucia, że jest to jednak małe miasto. Co sprawiło, że podjął pan współpracę właśnie ze studiem Odeon? Podjąłem współpracę ze studiem Odeon właściwie po ich filmie Chrzest w reżyserii Marcina Wroną. Rozmawiałem z Marcinem Wroną i bardzo mi ich polecał. W związku z tym, no, spróbowaliśmy, no i teraz jesteśmy na planie. W 2010 roku spotkałem się właśnie ze scenariuszem, ze Sławkiem i to dosyć tak bardzo szybko poszło. Projekt wprowadziła nas Anna Pachnicka z Anagram Film, która dewelopowała ten projekt i kilka lat temu starała się o jego produkcję. Co zadecydowało o wprowadzeniu Miłości w fazę produkcyjną? Chyba determinacja reżysera, determinacja operatora i postawa studia filmowego Odeon, które te trzy strony razem spotkały się i jakby
już zdecydowały się, że będą razem ten film robić. Oczywiście główną podstawą to jest dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dzięki któremu nasz film powstaje. Czy mieliście Państwo wpływ jako producenci na obsadę filmu? Chciałbym powiedzieć, że mieliśmy wpływ na to, ale to nieprawda. Natomiast bardzo się cieszymy z obsady, którą podjął reżyser. Obsada jest pewną wizją reżysera, która się pokrywa z naszą wizją. Czyli rozumiem, że reżyser ma u Państwa dużą niezależność jednak. No zdecydowanie to jest kino autorskie, film autorski Sławomira Fabickiego, to jest jakby cały czas główny motyw naszej produkcji. To nie jest kino komercyjne w żadnym calu. Chcemy, żeby na tyle ile możemy stworzyć mu warunki, żeby ten film był bliski jego marzeniom. Spotykamy się już pod koniec zdjęć. Co podczas realizacji filmu Miłość było dla Pana najtrudniejsze? W głowie zawsze mam taki film stuprocentowy, jak ja to nazywam, tak? Czyli mam pewne marzenie związane z tym filmem, a potem po prostu nie wszystko da się na tą materię obrazkowo-dźwiękową przełożyć. I to z najróżniejszych względów, chociażby na przykład ze zwykłej pogody, tak? Że wymarzyłem sobie ujęcie, które powinno być w słońcu, wychodzić z cienia i iść do słońca, a na przykład wtedy padał deszcz, tak? No i nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie jestem w stanie nad tym zapanować i wtedy muszę troszeczkę koncepcję sobie naginać. W związku z tym to jest jakby praca z żywą materią i staram się być bardzo elastyczny. Zauważyliśmy już tutaj dzisiaj przebywając, że robicie Państwo mnóstwo dubli. Robimy trochę dubli, nie żałujemy rzeczywiście, ale to rzeczywiście trochę mamy problemów takich technicznych. No, dzisiaj robiliśmy sceny, jak jest sporo statystów i takie miejsce bardziej publiczne, to wiadomo, że wszystko musi się poskładać, i dźwięki, i drugi plan, i wszystko. Ale tak naprawdę to po prostu jest straszna robota na emocjach, trochę taka na otwartym sercu operacja. To było wyzwanie. Czy zdarzyło się coś, co utrudniło realizację, czy też może jakiś sposób ten plan filmowy wyróżnia się od innych? Mam tu na myśli na przykład dużą ilość lokacji. Jakby policzyć na sztuki, że tak powiem, to tych lokacji tak strasznie dużo niby nie ma, bo tam jest kilkadziesiąt powiedzmy. Zakładając, że to jest film fabularny, gdzieś tam w średniej się mieścimy. Natomiast film jest rozpisany na 135 scen, co przy 30 dniach zdjęciowych daje dosyć wysoką średnią. Oczywiście są takie dni, kiedy kręcimy jedną scenę, ale też są takie dni, kiedy kręcimy kilkanaście, może nie, do 10 scen nawet taki dzień się zdarzał. Także to jest utrudnieniem takim zasadniczym dla nas. Firma Odeon na pewno poszukuje nowych produkcji. Jakimi filmami, jakimi projektami, scenariuszami jesteście Państwo głównie zainteresowani? Znaczy, na pewno interesuje nas kino, które bym określił, filmów artystycznych, filmów, które będą, mamy nadzieję, interesujące dla widza. I to jest taki podstawowy kierunek, jak na razie, naszego poszukiwania. Chcielibyśmy kręcić właśnie filmy, które pod którymi będzie można się podpisać. Ale z drugiej strony oczywiście chcielibyśmy też kiedyś zrobić jakiś film komercyjny, najchętniej komedię, bo to taki kierunek, który nas tam nieraz pojawia się w naszych myślach.